Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak za pomocą mikroprocesora Arduino stworzyć model sygnalizacji świetlnej. Oto części, które będą potrzebne do skonstruowania tego modelu. Płytka główna, płytka prototypowa, 5 diod, 6 kabli i 5 rezystorów. A oto gotowy model. Jak widać, nie jest skomplikowany, ale gdy wgramy na płytkę główną program, efekt będzie niesamowity. Teraz Wam pokażę, jak prezentuje się cały program. A oto i program. W porównaniu do modelu wygląda na skomplikowany, więc omówię ogólnie, co on robi. Na początku trzeba zdefiniować, czy poszczególne piny będą wprowadzać informacje na płytkę główną, czy też je wyprowadzać. To zostało zawarte w tych komendach. Następnie domyślne naładowanie pinów, które klasyfikuje się w skali 0-jedynkowej, czyli wysokie naładowanie lub jego brak. Dalej główna część programu, która pozwala temu modelowi działać jak normalna sygnalizacja świetlna. Nie będę jej dokładnie omawiać, ale w wolnym czasie możecie sami się temu przyjrzeć. Jeśli oczywiście chcecie. Teraz znów przejdziemy do modelu, bym pokazał, jak się prezentuje efekt końcowy. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Teraz podłączę kabel, który wgra program do płytki głównej i jednocześnie go zasili. I gotowe. Jak widać, efekt jest niesamowity. Jak widać, model działa wyśmienicie, czyli zgodnie z napisanym programem. A serdecznie dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Mam nadzieję, że będzie on przydatny dla wszystkich fanatyków programowania. To wszystko na dziś. Dzięki, cześć!